Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Moi drodzy, zostały dodane 3 nowe pakiety. Mamy 45 zł. Ja mam takie ceny ze zniżką, dlatego że mam EA Pass. I tu mamy za, no liczmy tak, 70 zł, 30 zł i 50 zł. W każdym z tych pakietów mamy jakieś unikalne samochody chyba. Chociaż Volvo Polestar i te dwa inne autka, które tam są, to już chyba widziałem w poprzednim Need for Speedzie. Teraz możemy je dokupić jako pakiet i jest to dość kontrowersyjny pakiet, bo gracze się skarżą. Dlaczego musimy kupować content z Need for Speed Heat z powrotem w Need for Speed Unbound? Nie musimy go kupować, jeśli nie chcemy. Moim zdaniem, no, taka jest rzeczywistość, prawda? Nie musimy kupować żadnego z tych pakietów i możemy sobie normalnie grać. Nie zauważyłem, żeby te pakiety jakoś specjalnie rozbudowały moją rozgrywkę w Need for Speedzie póki co, więc na pewno nie są to pakiety pay to win. Są to po prostu takie, dużo takich kosmetycznych pierdółek. Dobra. Więc Lotus Exige S Legendary Custom Pack, 50 zł, kupujemy. Ten pakiet jest w sumie taki wyjątkowy, dlatego że dostajemy dodatkowo 10 poziomów do Speed Passa. Miałem przed chwilą 44 poziom, mam już 54. A to sprawia, że dostaję nowy samochód z takim unikalnym bodykitem, którego nie możemy zdobyć w grze. To znaczy, możemy go zdobyć zdobywając te poziomy, to możemy całkowicie jakby za darmo w cenie gry sobie zdobyć. Ten samochód, który tutaj widzicie, on jest normalnie w grze. Natomiast tego pakietu poszerzającego w grze nie możemy sobie założyć, możemy go zdobyć poprzez tego Speed Passa. Ale ponieważ ja kupiłem sobie ten pakiet DLC, to wszedłem jakby poziom 10 poziomów wyżej. Tutaj tak na marginesie w tle widzicie Golfa, który niestety stracił część karoserii po ostatniej aktualizacji, tak swoją drogą. Jest to jeden z pakietów, który możecie sobie kupić. Niezbyt zachęcająca reklama, zgadzacie się? Tak, zniknęła mu karoseria i wygląda teraz dziwnie, no. Serio, to jest samochód z poprzedniego DLC. No, ja jestem trochę w szoku, bo czekałem z nagraniem tego odcinka, żeby wam nie pokazywać czegoś takiego, ale no, po tygodniu nie udało się jeszcze tego naprawić. Idźmy sobie teraz do Lotusa Exige'a. Lotus Exige nie jest to nowy samochód w tej grze. Właściwie to, co my kupujemy, to jest ten pakiet poszerzający, w ogóle taki pakiet wizualny już można powiedzieć, bo to jest nie tylko poszerzenie, tutaj mamy jeszcze masę innych rzeczy, zobaczcie. Mamy tu jakiś dolot specjalny, nie, to dużo sprężarka chyba jest. Jakieś takie hardkorowe rzeczy są z tym samochodem porobione i może się podobać, może się nie podobać. Mi się akurat podoba, wygląda fajnie i jeśli nie mieliście jeszcze tego samochodu w Need for Speed Unbound, to musicie wiedzieć, że to auto jest absolutnie fenomenalne w klasie S+, czyli jak sobie go wymaksujecie, to po prostu będziecie miażdżyć. Samochód nie wygląda, ale on ma kosmiczne przyspieszenie. Nie wiem, czy nie ma najlepszego przyspieszenia w całej grze. Ciężko się go prowadzi, ale jak już to opanujecie, to jest nie do pokonania. Dobra, więc domyślne pakiety dla tego Lotusa to mamy takie, jak tutaj widzicie, a tutaj mamy taki specjalny, custom. Ile zresztą za niego zapłacili? 50 zł, tak? No. Tak to wygląda. Kupujemy głównie body kit. Jeśli chodzi o osiągi, też tu pewnie nie będziemy mieli dopakowanych jakichś części. Tak, samochód jest w klasie A ledwo, więc żeby go wymaksować, to potrzebowalibyśmy włożyć w niego z jakieś 500 000. Bo jeszcze tu trzeba zeswapować silnik i tak dalej, i tak dalej. No trzeba się z nim trochę pobawi. Więc 50 zł. No zobaczmy, jak to jeździ. Wyjdźmy sobie z garażu, ogarnijmy. Tak myślałem, fajnie by było zrobić w ogóle odcinek po jednym odcinku na każdy z tych DLC, no nie? Tak na przykład dla Forzy zawsze robię, bo w Forzie za ile tam ostatnio płaciłem? Za ten pakiet samochodów? Chyba 8 samochodów, takich wiesz, hypercarów jakichś tam niesamowitych.
właśnie pamiętam, ile kosztowało, ale bardzo mało w stosunku do tego, co chyba jakieś 40 zł, coś takiego, 44 albo coś, razem z Game Pass Ultimate, bo tam mamy zawsze jakieś zniżki, nie? A tutaj za 44 zł mamy jeden pakiet poszerzający legendarny do istniejącego w grze samochodu, który każdy gracz może sobie kupić i nim jeździć, tak samo jak my będziemy sobie jeździć, gdy kupimy ten pakiet. Ten samochód niczym innym się nie wyróżnia, co jest dobre, bo nie jest to pay to win, prawda? To jest dobra opcja. Mamy tutaj, zobaczcie, płomienie z rur wydechowych, które są w światłach, podoba mi się to. Oczywiście nie mamy tu widoku z kokpitu, możemy sobie tylko tam wyobrazić, że tam ten kokpit jest ładny w środku. Tutaj mamy taki jakiś negatyw zrobiony na tych kołach, jakieś takie felgi. Najfajniejsze w tym bodykicie są te takie dodateczki, które tutaj gdzieś widzimy, no nie? Te rzeczy mi się naprawdę mega podobają. Spoko to wygląda. Tutaj też z przodu mamy jakieś elektroniczne rzeczy. Nawet powiedziałbym, że zbyt hardkorowe. To wygląda jak jakiś silnik, może napęd hybrydowy albo coś takiego. Śmieszne, nie? No i oczywiście poszerzenie i potężny wlot na dachu. Bardzo kreskówkowo ten samochód teraz wygląda. Jeśli ktoś coś takiego lubi, to można się na to skusić, aczkolwiek moim zdaniem nie jest to do końca warte tych 50 zł, bo dostajemy oczywiście ten pakiet poszerzający do tego samochodu. Dostajemy też 10 poziomów tego Speed Passa, który tak naprawdę łatwo możemy zdobyć. O, na przykład jeśli chodzi o tą aktualizację, tutaj musimy odblokować sobie Porsche Taycana. Trzeba przejechać 3 takie playlisty, 3 razy taką jedną playlistę specjalną dla Porsche. I jak sobie przejedziemy te 3 playlisty, to wtedy odblokuje nam się Porsche Taycan i musimy go sobie kupić za 250 tysięcy dolarów. I podczas gdy odblokowywałem sobie tego Porsche Taycana, to wbiłem te 10 poziomów, czyli to trwało nie więcej jak pół godziny, nie? A tu 50 zł. No, dla jednego będzie dużo, dla innego będzie mało. Moim zdaniem ogólnie nie warto, bo kupowałem sobie te pakiety poprzednio, z poprzedniej aktualizacji i kompletnie ich nie używam. Są, bo są, nie? Specjalnego. Nic to nie zmienia w tej mojej rozgrywce właściwie. Wolałbym, żeby faktycznie można było sobie kupić samochód, którego nie ma w grze, za te 50 zł, ale wtedy jest ryzyko, że gra mogłaby się stać pay to win, jeśli samochód byłby na przykład taki jak ten Lotus, gdzie Lotus ma naprawdę niesamowite przyspieszenie i jest turbo dobry w klasie S+, właściwie chyba w każdej klasie jest nawet całkiem niezły, no to mogłoby się z tego zrobić taki trochę pay to win, nie? Więc może to dobrze, że tylko sam pakiet kupujemy, aczkolwiek myślę, że za te 50 zł powinni wszystkie te pakiety w jedno włożyć i wtedy byłaby to lepsza opcja. Przejdźmy sobie teraz do następnych pakietów i wiecie co, ten pakiet jest kontrowersyjny, natomiast dla mnie na przykład 30 zł to nie jest jakoś dużo pieniędzy, a chętnie bym sobie przywrócił te samochody z poprzednich Need for Speedów, bo bardzo je lubię. Chcę nimi pojeździć w tej części, z tymi pakietami, z tymi malowaniami, zwłaszcza jeśli chodzi o samochód Rachel i samochód z Need for Speed Underground 1, to ja się bardzo cieszę na ten pakiet i chętnie go sobie kupię, aczkolwiek fakt, że musimy kupować te pakiety z poprzednich Need for Speedów tutaj, z jednej strony nie fajnie, a z drugiej strony ja się cieszę, że będę się czuł bardziej unikalnie w tym Need for Speed Unbound, wiesz? Jakoś ta gra ma trochę tego stylu i fajnie czasami po wyścigu stanąć sobie takim fajnym furkiem z poprzednich Need for Speedów i pokazać, że to masz, wiesz, tak poszpanować. Nie dlatego, że jesteś super bogaty i kupujesz ten pakiet, z tego co widzę, to prawie wszyscy kupują te pakiety, ale dlatego, że ja tak czuję się fajnie, tak jakbym grał w taką nową generację starszych Need for Speed. Jeszcze sprawdziłem sobie feature'y w tym pakiecie z Lotusa za 50 zł i tak, tylko 10 poziomów i tylko pakiet wizualny. Jeśli chodzi o
ten pakiet za 20 chyba 6 zł, tak? Jakoś tak był. 30 zł bez EA Play. To tutaj mamy tylko i wyłącznie 3 ekskluzywne samochody. Natomiast jeśli chodzi o ten najdroższy pakiet za 7 dych, tu mamy, to się nazywa Hip Hop Origin Swag Pack. I tu mamy prawdopodobnie dużo właśnie takich pierdółek do tego. Take to the street and celebrate the origin of the hip hop with the new hip hop origin swag pack. One of legendary custom and incredible range of uniquely designed items, including clutching pack, Doberman mask. Oh, okay, nie zwróciłem uwagi na to. A driving FX and more. Take to the street a legendary custom Mercedes AMG G63 z 17 roku to jest wersja, okej. Okay. And celebrate the origin of the hip hop with the new hip hop origin swag pack. Czy oni napisali drugi raz to samo? What the hell? Ale czekaj, dostaniemy maskę, nowe ciuchy, tak? Item. Ale co jeszcze? Tutaj mamy różne te grafiki. Może będzie jakiś nowy dźwięk. Zobaczymy. Dobra. Kupiłem to wszystko od razu, bo nie chcę za każdym razem wychodzić z meczu, z sesji i wchodzić do sklepu, żeby to robić. Tu są nowe samochody. Pojawiają się one. Teraz nie mają założonych pakietów. Tego nie widać. Ale mamy, tak? 3 nowe auta. Polestar. 4 nowe auta. Polestar 1 350Z od Rachel. I AMG G63 i ten Skyline R4. Tutaj znowu mi się to samo pojawiło i teraz możemy sobie właśnie zobaczyć, że mamy Hip Hop Driving Effect i mamy jakąś nową pozę, okej, spoczko. Mamy nowe sample hip hopowe. Przesłuchamy sobie tego wszystkiego, myślę, że w pierwszej kolejności, a potem przejdziemy do samochodu. Mamy nową tablicę rejestracyjną, coś co chyba każdy Need for Speed zwraca uwagę od razu. Jaką masz tablicę rejestracyjną, wiesz, jest takie mała, albo w ogóle tego nie ma na samochodzie. Tu mamy nowe detale, dekale na samochód. Polestar, tutaj mamy jakiś nowy ciuszek. Banner sticker, maskę Dobermana, bardzo fajnie, lubię mojego pieska Dobermana. Tutaj mamy klakson hip-hopowy, przesłuchamy, myślę, że będzie fajny. Jakąś nową kurteczkę i tablica, samochód. Tutaj mamy, co to jest? Spodnie? Nie wiem co. O, neon mamy. Christmas? A co to ma wspólnego z hip-hopem? 70 zł w końcu, no to musi być dobre auto. Mam już tego G63 i jest słaby. No, SUV. W końcu, tak? Ale teraz mamy Ultimate Swag Pack. To teraz musi być chyba lepszy, czy nie? Dobra, więc co, tutaj mamy pakiety, zobaczcie, to są standardowe pakiety. Ja mam, o, okej. Okay. Jak instalujemy któryś z tych pakietów, to samochód stoi wyżej, ale ten pakiet sprawia, że samochód jest przy samej glebie. Całkiem fajny. O. Aha, zobaczcie, tam środek też się mocno zmienił, bo mamy fotele takie już wyścigowe. Ciekawe. No jest, zrobiony jakiś tam taki tunik uliczny, wiadomo. Tutaj mamy poblokowane, w tych takich legendarnych pakietach wszystko mamy przeważnie poblokowane, nawet spoilera nie możemy wymienić. Jedyne co to felgi i tam jakieś tablice rejestracyjne, nie? Możemy samochód dać wyżej, jeśli chcemy. Ja lubię, jak ten samochód stoi wysoko, ale do tego pakietu akurat średnio to pasuje, więc niech będzie już na tej glebie. Efekt jazdy, zobaczmy sobie, mamy hip-hopowy jaki cyk. Załóżmy sobie do tego samochodu, domyślnie miał zainstalowane coś innego. O, kurde, tutaj po bokach coś wyskakuje. Dużo się dzieje, widzę, że jak załączamy sobie nitro, to seryjne takie nitro. No ciekawe, okej, okay, zobaczmy. I sample dostaliśmy, jest tutaj chyba na dole, tak? Tak, z tym mikrofonem, posłuchajmy. Zdaje się, że będzie nam się to odpalać, jak będziemy samochodem przyspieszać. Te sample oczywiście można sobie całkowicie wyłączyć, jeśli chcemy. One też działają nie tylko jak włączamy sobie nitro, ale też na przykład przy zmianie biegów, jak tam gdzieś odpalimy samochód czy coś.
Więc jeśli chcecie sobie zmienić trochę dźwięk samochodu, to jak najbardziej. W rzeczywistości też są takie rzeczy. Można sobie dokupić, na przykład jeśli masz silnik o małej pojemności, nie wiem, 1.4, 1.6, który brzmi słabo, możesz sobie dokupić takie głośniki basowe, które wkłada się pod samochód i wtedy możesz imitować dźwięk V8. Głupie niby, ale to też jest instalowane w seryjnych niektórych samochodach. Popatrzcie sobie sami, poszukajcie w necie. Dobra, więc tutaj mamy nowe rzeczy. Czekaj, co to robiło? A, to są te klaksony, tak? I musimy mieć gdzieś hip-hopowy, jest. Beep, beep, beep. Okej, może być. Myślałem, że to będzie jakiś taki albo coś takiego, nie? Jakiś taki set hip-hopowy. Dobrze, idziemy sobie dalej. Tutaj mam neony. A, bo nam się chyba jakiś świąteczny teraz odblokował. Ale dlaczego świąteczny przy pakiecie takim, nie? Christmas. Nie powinien być jakiś hip-hopowy? Jakiś taki, no 70 zł to powinno być coś więcej niż miganie, nie wiem, jakieś LEDy pod tym, albo jak w tym, w Dekron 2 na przykład. Szalone takie mamy LEDy pod samochodem, tutaj tego nie ma. O, w sumie teraz można sobie posłuchać przy dodawaniu gazu, słuchajcie, takie jakby coś takiego, nie, taki dziwny ton. To właśnie z tych tagów to wynika trochę. Słyszycie coś takiego? I tu możemy sobie właśnie podmienić sample. Tak, także one troszeczkę tam dźwięk zmieniają. Można to lubić, można nie lubić. Ja akurat lubię realny dźwięk samochodu. Tutaj w tym Need for Speedzie te dźwięki są, no, jakieś tam są. Nie są najgorsze, ale to nie jest poziom Forza. Zdecydowanie, nie? To trzeba od razu powiedzieć. Gra się w porządku i to wystarczy. Dobra. Tutaj jeśli chodzi o tego Mercedesa, to jest totalnie stokowy Mercedes. Nic nim wyjątkowego nie ma, więc dostajemy po prostu zwyczajne auto. Zobaczmy, jak on wygląda w jeździe dowolnej. O! I to jest nasza fura. Kurde, potężnie wygląda ten nadkola, aż za duże, bym powiedział. Słyszycie te takie jakby miksy hip-hopowe? To właśnie wynika z tych sampli. Ja dopiero dzisiaj to odkryłem, myślałem, że to się odpala tylko i wyłącznie podczas nitra. Ale nie, ten dźwięk autentycznie jest synchronizowany z samochodem. To jest kurde zajebiście śmieszne, no. Ej, no jakbym grał w jakiegoś Fortnite'a, nie? Ludzie się burzą, że to o, jakie to takie dziwne jest i głupie, ale to jest fajne, no można sobie tą grę jakoś tam urozmaicić i nawet ciekawie się tym bawić. Aczkolwiek mi chyba nie pasuje to i wolę takie standardowe dźwięki danego samochodu, zwłaszcza takiej G-klasy, która w rzeczywistości brzmi absolutnie fantastycznie. A tutaj mamy jakieś takie miksy hip-hopowe. No, włączyłem to specjalnie, żeby wam pokazać te rzeczy, które są do tego pakietu, nie? Nie każdy musi sobie to włączać. I jeszcze mamy te nowe sample, które nam się odpalają, kiedy używamy tego nitra seryjnego. I jeszcze kiedy skaczemy. Dlatego spróbujemy sobie wyskoczyć za chwilę gdzieś i zobaczymy, co nam się pojawi obok samochodów, gdy będziemy w powietrzu. Tu akurat mamy takie ładne schodki, zobaczcie. I bam. O, i takie napisy nam się pojawiają koło auta. Dodatkowo jeszcze takie. Więc to
jest fajne, ale bardziej chyba podoba mi się podczas lotu, gdy mamy te tagi w wersji Palace. Wtedy nam z samochodu wyskakują takie dwa skrzydła jak od jakiegoś samolotu odrzutowego. Mega fajnie to wygląda. Pokażę wam to może przy okazji innego samochodu. A teraz zajedźmy sobie do meetupu i zobaczmy sobie pozostałe auta, które żeśmy odblokowali. Więc zdobyłem 10 nowych poziomów Speedpassa. To odblokowało mi Porsche ze specjalnym bodykitem. I to nie jest zwyczajny bodykit, bo on nawiązuje do specjalnego Porsche, którego nowa wersja weszła ostatnio do Forza Horizon 5. To jest takie Porsche z dawnych lat, takie opływowe, z tym takim wysuniętą do tyłu tylną karoserią. Także to nie jest zwyczajny bodykit, nie jest to zrobione tak na odwalsie, żeby było coś, tylko jest to specjalny bodykit inspirowany właśnie tą torową wersją Porsche z dawnych lat i wygląda absolutnie fantastycznie. Mamy tutaj przeźroczyste elementy, zobaczcie, z jakiejś plexi, mamy tutaj dużo różnych dodatków. No i nie musimy płacić za to 50 zł, tak? To jest w grze, w tym nowym Speedpassie. Sam samochód, jeśli chodzi o jego wydajność, zachowuje się całkiem spoko, można nieźle go stuningować i na wyścigach radzi sobie przeciętnie. Także możliwe, że często będziecie sobie brać to auto, żeby sobie pojeździć z tym pakietem poszerzenia. Okej. No i tak to sobie wygląda. Więc to jest darmowy bodykit, darmowy pojazd w tej aktualizacji. Moim zdaniem jest spoko. I jeśli ktoś ogarnia te tematy motorsportowe, to będzie na pewno mega, mega zadowolony z tego właśnie pakietu. Tu mamy coś, co chyba większość graczy już zna, czyli Volvo Polestar 1. Czy w ogóle Polestar 1, to już się nie powinno mówić Volvo, tylko Polestar, bo to jest jakby oddzielna podmarka czy coś takiego. I tak sobie fura wygląda, no znacie ją z Need for Speed Heat. Tutaj w tym Need for Speedzie podobnie się jeździ jak w Hicie, więc dużych różnic tutaj nie odczujecie w stosunku do poprzedniej gry i posiadanie tego samochodu to nie jest absolutnie konieczne. Jest to po prostu taki może miły dodatek, nie? No i tak to wygląda. Pamiętam, że w Hicie ten samochód był słaby i prawie nigdy nim nie jeździłem. A czy on był chyba w jakiejś tam specjalnej wersji tego Need for Speed'a Hita? No moim zdaniem trochę i tak słabo, że nie dali tego samochodu od razu Need for Speed Unbound, nie? Tylko dodali go później w jakimkolwiek DLC, bo jednak jest to świeży samochód. No i nie musieli za dużo przy nim robić. Po prostu sprzedali drugi raz to samo, co już kiedyś zrobili, a gracze drugi raz to kupują. Muszą lub nie muszą kupić. No jeśli ktoś jest fanem Need for Speedów, to kupi, prawda? Ale no, jest to moim zdaniem słabe. Był kiedyś taki fajny Need for Speed. Jeśli ktoś chce się poczuć tak jak kiedyś, to może sobie takie autko zakupić, dokupić. Moim zdaniem powinni w ogóle pododawać te bodykity, które były we wcześniejszych Need for Speedach. Skoro już tak dodają content z Need for Speedów z poprzednich lat, to powinni te bodykity wszystkie tutaj wsadzić, na przykład z karbona i tak dalej, nie? Bo może ktoś będzie chciał sobie zrobić w tym starym, kiczowatym stylu furę. Umówmy się, ten Skyline jest właśnie zrobiony w tym kiczowatym stylu z wczesnych lat 2000, prawda? Te takie charakterystyczne, no może nadkola nie są jeszcze tak bardzo kiczowate, co te zderzaki, nie? Te takie z tyłu, te takie, nie wiem jak to nazwać nawet, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie jest to samochód dla współczesnej modzie tuningu zrobiony na pewno. Ale jest to ciekawy powrót do przeszłości, jeśli ktoś chce się poczuć jak w dawnym Need for Speedzie. I o, tutaj można sobie jeszcze taką włączyć action kamerę. Bardzo lubię na tej kamerze się w ogóle ścigać. Wygląda to bardzo dobrze. Dodatkowo możemy sobie mega fajne fotki zrobić, nie? Mi się podoba. Zobacz na to. To Volvo Polestar powinno być za darmo moim zdaniem, normalnie w grze od samej premiery. To te rzeczy tutaj są, no, ciekawe. No i na sam koniec mamy jeszcze samochód Rachel,
który moim zdaniem nawet dzisiaj wygląda zajebiście. Jeśli chodzi o tuning wizualny, nie? Może malowanie nie, no bo jest takie bardzo proste, tak? Ale jeśli chodzi o bodykit, wykonanie tego samochodu, dobrane felgi, jest naprawdę piękny. No i w nocy robi to zdecydowanie lepszy klimat. Jeszcze powinniśmy sobie doczepić tutaj jakieś neony, no nie? Żeby było pięknie. Chyba nawet tak zrobię. Więc samochód ma Epic Custom w standardzie ten bodykit Rachel. Fajnie wygląda, ej, naprawdę. Robi robotę. Tutaj mamy jeszcze parę innych takich bodykitów, które no niestety niczym nie przypominają tego od Rachel. Kurde, nawet dzisiaj jest naprawdę boss. Okej, i tutaj możemy sobie coś edytować? Nie, moglibyśmy zmienić felgi, ale ja bym absolutnie nic tutaj nie ruszał. Wygląda dobrze. Samochód był już obniżony na maksa i trzeba przyznać, że jest ładny spasik, nie? I tak, tutaj możemy sobie dodać jeszcze neonik. O, underglow. No i tu chyba ja bym wybrał pulsujący jakiś. Mamy, o, możemy zielony. Jakbym miał zielony pulsujący, to by mi pasowało. O, coś takiego. Instalujemy sobie ten i myślę, że będzie wyglądał absolutnie fantastycznie. Mamy też taki pulsujący szybciej, w różnych kolorach i jeszcze taki migający. No, ten migający to może nie. W starych tych undergroundach właśnie był taki pulsujący, pamiętam. W Decru 2 też mogliśmy sobie zainstalować dużo różnych kosmetycznych rzeczy, ale tutaj czuję, że to ma trochę więcej stylu. Nie, w Decru to jest po prostu tak dodane, o, jest bo jest, a tutaj ma to taki swój styl. Z drugiej strony w Decru na przykład nie musimy używać tego kreskówkowego dymu spod oba, tak? A tu nam się on zawsze odpala, nie? Zawsze mamy ten kreskówkowy dym. Możemy sobie wybrać jedynie, że on będzie taki szary, tak? Mimo że tutaj dym spod opon, no jakiś tam mamy, zobaczcie, że o, w tym momencie, nie? Jest ten dym spod opon. To zawsze odpalają nam się te kreskówkowe sprawy, więc jeśli ktoś by chciał pograć sobie tak bardziej realistycznie w tego NFS-a, no to niestety sobie nie pogra, bo nie da się całkowicie wyłączyć tych kreskówkowych rzeczy, nie? No i to tyle. Czekaj, spróbuję zrobić gdzieś skok. Fajnie wygląda podczas lotu. O, tu akurat mamy hopkę. Spróbujmy sobie. O, akurat się nie odpaliły te skrzydła. Nie wiem czemu te skrzydła. O, jest! I mamy takie skrzydła. Widzicie, one na chwilę wyskakują, ale bardzo mi się podobają. Więc tak, paradoksalnie najbardziej hejtowany pakiet podoba mi się najbardziej, ale to tylko dlatego, że ja jestem boomerem i pamiętam te czasy starszych Need for Speedów i lubię po prostu, nie? Ale dla większości osób nie będzie to miało kompletnie żadnego sensu kupować tego pakietu, jeśli nie lubię tych samochodów, prawda? Dla mnie zwłaszcza ten samochód Rachel to jest must have. I tyle! To jeśli chodzi o nowości, jeśli chodzi o DLC Need for Speed Unbound. Jeśli chcecie zobaczyć sobie wszystkie nowości, jakie pojawiły się w Need for Speedzie, koniecznie obadajcie mój poprzedni odcinek, gdzie sobie wszystko sprawdzaliśmy po kolei, łącznie z nowym Porsche. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Okay, yes.